Witajcie drodzy. Dzisiaj na warsztat bierzemy Amigę CD32, konsolę zbliżoną pod względem technicznym do Amigi 1200. Zostało z niej usunięte kilka złączy, których sygnały mamy wyprowadzone w porcie rozszerzeń konsoli. Jednocześnie Amiga została doposażona w układ iKiko wspierający sprzętową konwersję grafiki bitmapowej. Szczególnie jest to przydatne w tytułach takich jak Wing Commander czy Gloom, gdzie gra działa dużo płynniej niż na standardowej Amidze 1200. CD32 była pierwszą konsolą 32-bitową, dodatkowo wyposażoną w CD-ROM podwójnej prędkości. Jednak zbyt późną wydaną przez firmę Commodore. Z punktu widzenia zbieracza retro jest to jednak bardzo ciekawe urządzenie. Oryginalne rozszerzenia do Amigi CD32 w dzisiejszych czasach kosztują bardzo duże pieniądze. Pojawił się jednak projekt Terrible Fire, umożliwiający wyposażenie Amigi w szybszy procesor 020 lub 030, kontroler dysku IDE oraz złącze RGB. Mamy również możliwość podłączenia klawiatury przez złącze PS2. CD32 stokowo dysponuje złączem kompatybilnym z klawiaturą dla Amigi CD-TV, Amigi 3000 czy Amigi 4000. Nigdy jednak nie powstała dedykowana klawiatura dla CD32. Postaram się w tym materiale przybliżyć samo rozszerzenie TF330 wraz z jego funkcjonalnością. Pokażę również działanie CD32 z pełnowartościowym symulatorem lotu dla pełnowartościowych komputerów, jakim niewątpliwie jest Gunship 2000. Dla mnie, jako zwolennika gier symulacyjnych czy strategicznych, CD32 jest dużo ciekawszym sprzętem od nowszych konsol nieposiadających możliwości rozbudowania do pełnowartościowych komputerów. Zapraszam do obejrzenia przygotowanego materiału. Na dole ekranu będą wyświetlane podstawowe informacje i podpowiedzi dotyczące rozszerzenia, jak i samego gameplaya. Jeśli podoba Ci się taki materiał, zapraszam do skomentowania filmu, polubienia go czy subskrypcji mojego kanału. Życzę dobrej zabawy i do zobaczenia w kolejnym materiale.